Do narysowania jajka potrzebujemy kartkę w kratkę, linijkę, cyrkiel i ołówek. Zaczynamy od narysowania prostej, pionowo, mniej więcej w połowie naszej kartki, na całą długość. Teraz rysujemy prostą poziomo, mniej więcej w 1/3 wysokości. Oczywiście te dwie proste są do siebie prostopadłe, od samego lewego do prawego końca. Wbijamy teraz cyrkiel w punkt przecięcia naszych prostych i rozszerzamy tak, żeby dało się narysować dolne pół okręgu poniżej naszej półprostej. Czyli od półprostej na sam dół, aż z lewej strony do naszej prostej poziomej. I dodatkowo robimy łuk na przecięciu z naszą prostą, która jest pionowo. Teraz będziemy rysowali półprostą, która rozpocznie się w końcu naszego półokręgu i przejdzie przez punkt przecięcia z prostą pionową i będzie kilka centymetrów dalej. Przy tej wielkości jajka to jest około 4 do 5 centymetrów. Teraz wbijamy cyrkiel w lewy koniec naszego półokręgu i rozszerzamy na średnicę naszego półokręgu. Będziemy wykonywali łuk od tego punktu aż do półprostej u góry. I to samo robimy z drugiej strony. Tak, jeszcze tutaj poprawimy, bo słabo widać na naszym nagraniu. Teraz w prawy koniuszek rozszerzamy do lewej strony i robimy łuk aż do naszej półprostej u góry. Dobrze. Teraz wbijamy cyrkiel w punkt przecięcia półprostych i rozszerzamy go tam, gdzie przed chwilką skończyły się nasze łuki. I rysujemy ostatni łuk, który zamyka nam nasze jajeczko. Widzimy, jajeczko jest teraz gotowe. Wewnątrz kartki będziemy przykleili paseczki. Smarujemy paseczek, ale tylko środkową część, ponieważ one są za długie i jeszcze nie wiemy, w którym miejscu odetniemy. I przyklejamy złożonym kantem do brzegu kartki. Bierzemy następny pasek, również go smarujemy i układamy sobie wzór. On może być równomiernie, czyli regularnie, na przykład co parę milimetrów. Albo tak jak tutaj mamy, że są po skosie. I kolejny paseczek tak samo.
Teraz obcinamy wystające elementy, tak żeby odrobinkę tła, które mamy pod spodem, jeszcze było widać. Nie ma znaczenia, czy my to równo wytniemy, czy krzywo. Ważne, żeby brzeg było widać i żebyśmy za dużo nie ścięli. Za chwilkę będziemy na tę wierzchnią warstwę naklejać tą ramkę, z której wycięliśmy ramkę. Jajko, przepraszam. Dlatego właśnie nakładaliśmy mniej kleju, nie do samego końca, żeby teraz można było spokojnie to wyciąć. My mamy akurat dosyć gruby papier tutaj, więc tnie się dużo trudniej, ale można wykorzystać papier do pakowania prezentów we wzorki i wtedy jest dużo łatwiej wyciąć. Po lewej stronie także wycinamy. Wycinamy odrobinkę przed miejscem, gdzie będziemy zaginać naszą kartkę na pół. Widzisz kant? Złożenie? Tu jest złożenie pod spodem. W tym miejscu, tak? Czyli tam, gdzie jest, żebyśmy mogli bezpiecznie to sobie złożyć. Oczywiście można sobie wcześniej zrobić przymiarki i już przyciąć wcześniej papier. Ale można to też zrobić na samym końcu. Sprawdzamy, czy jest dobrze wycięte, czy nasza kartka się już składa na pół, czy jeszcze coś trzeba przyciąć. Tak, jak nam się coś odkleiło, to jeszcze podklejamy oczywiście, żeby się wszystko dobrze trzymało. Sprawdzamy, czy da się już złożyć na pół naszą kartkę, czy jeszcze trzeba troszeczkę przyciąć elementy. A jeszcze troszeczkę musimy tu w górnej części przyciąć odrobinkę, jeszcze ze 2-3 mm. Długość tych kartek zależy od wzoru, który chcemy, ponieważ możemy równo układać, a możemy układać po skosie, robiąc jakieś fale. No i wtedy trudniej jest wcześniej dopasować sobie te elementy. Dobrze, sprawdzamy, zamykamy nasze jajko. Zamykamy naszą kartkę. Świetnie. Wszystko pięknie, ładnie pasuje. Czyli otwieramy, smarujemy klejem ramkę, wokół której mamy wycięte jajko. Tu trzeba będzie aż do samych brzegów przykleić. Zwłaszcza te zewnętrzne krawędzie. Uważajmy, żeby nam się stół nie wykleił, żebyśmy potem przez przypadek pracy na prawej stronie nie ubrudzili. Jeżeli mamy ręce brudne, to trzeba bardzo uważać. Zamykamy klej i delikatnie doklejamy aż do samych brzegów, przyciskając dokładnie do końca. Lidia, teraz obróć w moją stronę. Zobaczymy, jak takie jajko wygląda. Zobaczcie, jakie fajne. Wzory mogą być różne. Lidia wymyśliła, że będzie miała na zmianę po skosie w górę i w dół.